W 10 roku panowania Nerona Gajusz Petronius do Marka Winicjusza. Drogi siostrzeńcze, nareszcie piszesz o swoim powrocie. Oby 3 lata wojny zanadto cię nie zmieniły. Rzym jest teraz inny. Neron odprawił Senekę i rządzi sam. Ludzie żyją w strachu. Kapłani wszędzie widzą znaki. Mówią, że bogowie odwrócili się od Rzymu. Odwiedźcie wyrocznie. Jedziesz do Rzymu, żołnierzu? Na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Scenariusz. Występują. Reżyseria. Odcinek pierwszy. Ciekawe, jakie wrażenie wywiera Rzym na kimś, kogo długo tu nie było. Tutaj nic już nas nie dziwi. Nie wiemy nawet, że jest nas ponad milion na tak małej powierzchni. Niemal nie sposób spotkać rodowitego Rzymianina, ale mnie to nie przeszkadza. Kto toleruje korupcję? Chwalimy uczciwość, ale szybko o niej zapominamy. Występki plenią się jak nigdy. Jedyny Bóg to złoto, choć nigdy nie postawiliśmy mu świątyni. Stanowiska powierzamy przestępcom, którzy wieczerzają z bogaczami, dostają wspaniałe dary i spotykają piękne kobiety. Chcesz arabskiego konia? Coś za jeden. Chcesz? Nie spodziewałem się chłopca. Chcę, jeśli to czarny koń z białą gwiazdką. Poczekaj. Przyszedł po arabskiego konia.
Jesteś Efrem? Yes. Masz co trzeba?